Cześć, witajcie w dzisiejszym V6 Vlogu. W tym odcinku powiem Wam na temat miejskiego spalania. Będzie tylko i wyłącznie cykl miejski w tym potworze, więc 3.6 V6 Pentastar o mocy niemalże 300-konnej. Ten silnik jest, więc no, swoje musi wypić. A ile, to zaraz się dowiecie i nie tylko z komputera pokładowego, który w tej chwili pokazuje 14,6 od tankowania po zrobieniu, już Wam mówię, trip info weźmiemy. 410 km od tankowania, tylko i wyłącznie Warszawa, mamy wynik na poziomie 14,6. Pojedziemy na stację, wlejemy jak zawsze do pierwszego odbicia, czyli do pełna, i zobaczymy, czy wynik przekłamuje w którąkolwiek stronę. Jedziemy. No i moi drodzy, właśnie ruszyłem po pracy na stację benzynową. Low fuel, komunikat, pierwszy raz, jaki widzę w tym samochodzie. Nie przypominam sobie, żebym od zakupu widział taką informację. No a ostatni zasięg to był, zdaje się, tam 50 km do pchania auta, do pustego baku, więc bez problemu się dotoczymy do stacji. Jak widzicie, 14,7 AVG, czyli Average Fuel Consumption, mamy szacowane na 14,7 według komputera. Zaraz Wam pokażę, jak wybitnie jest to cykl miejski, żeby nie było wątpliwości, to zobaczycie, jaka jest średnia prędkość. 16 godzin 37 minut i dystans 423,4 km. Tu nie ma pozycji średniej prędkości, ale możecie sobie w łatwy sposób zrobić pewne działanie, wykorzystując odległość i czas, i będziecie wtedy dokładnie widzieli, jaka jest średnia prędkość pokonanego dystansu od tankowania do pierwszego odbicia, jak to zawsze robię. Czyli 423 km i 400 metrów zrobiliśmy przez 16 godzin 37 minut. Jak powiedziałem, samo miasto, co widać po długości czasu przejazdu tego odcinka. No i 14,7 średnie zużycie paliwa. Myślę, że komputer nie przekłamuje, ale dowiemy się tego, licząc po kalkulatorze, jak już wlejemy paliwko, które, uwaga, kosztuje obecnie za litr 95 6 złociszy, ponad. Auć. Tak, ktoś mi kiedyś tam napisał, jak nagrywałem V6 vloga, że no nieładnie to tak zajeżdżać, jak ktoś tam na lewym pasie śmigał. No nie, moi drodzy, to jest amerykańskie lusterko, które mocno przybliża auta, które są za nami. Taka moda wśród jankesów panuje, nie wiem w sumie po co, chyba tam regulacje prawne, bo Amerykanie są dziwnym narodem, jeśli chodzi o pewne rzeczy, żeby potem nie pozwali nikogo. No po prostu muszą mieć auto, które za nimi jedzie dużo bliżej, widzieć je przynajmniej, że wygląda na to, że jest dużo bliżej, żeby nie ryzykować głupich manewrów, to chyba tylko o to chodzi. No ale poza tym, no można ewentualnie sobie przełożyć z Lancii Voyager wkład z europejskiego odpowiednika. Tamto lusterko już normalnie, jest tylko napis standardowo po angielsku ostrzegający nas właśnie o tej sytuacji, ponieważ tu przybliża, a tam nie przybliża, więc tam musi być napis, który nas ostrzega, że uwaga, uwaga, że obiekty znajdują się, są bliżej niż na to wygląda. No i lusterko wsteczne. Tak więc jadimy, zalać paliwko i zobaczymy. No przyznacie, że nie jest źle, około 15 litrów na taki miejski, brutalnie miejski cykl. No, spodziewałem się takiego wyniku, bo wiedziałem, że Pentastar 3.6 V6 nie będzie bardzo paliwożerną bestią, ale mimo wszystko jestem pozytywnie zaskoczony, że nie widzę tutaj wyniku 16, 17 czy 18 litrów, a nawet większego. No a teraz już mi się zapaliła rezerwa w postaci dystrybutora, stacja, rzut beretem. O, 5,99! Nie przekroczyliśmy psychologicznej bariery 6 zł. To dobrze. 5,99 to już z ulgą można tankować. Tak jest. No to wlejemy. Wlejemy wachę. Dobra. Taki jest wynik. Resetujemy. 14,7. Reset robimy. No i tak samo trip info. Resetujemy. 16, ponad 16 godzin, 16,5 godziny i resetujemy. No oczywiście. P. No to jedziemy. Oj.
No i dobra. Także zabawa zaczyna się od początku. No, jak widzicie, auto wcale dużo nie pali, pomimo tego, że mamy tu potężny silnik, jak na dzisiejsze standardy. Dużo garnków, duża pojemność. No i tak to wygląda. Także nic takiego strasznego z dużej pojemności, jak się okazuje. W tym samochodzie mamy pancerną jednostkę 3.6 V6 Pentastar, która nie ma całego eko, jak ja to nazywam, eko badziewia, a więc żadnych GPF-ów, żadnego systemu stop and start i innych wynalazków odłączania cylindrów. Tu po prostu mamy cały czas jazdę na 6 garach. Silnik musi swoje wypić, biorąc pod uwagę masę własną samochodu wynoszącą ponad 2 tony. Ale nie jest tak źle. Miejskie spalanie w okolicach 15 litrów w takich moich miejskich trasach, a więc kręcenie się wokół komina, jest w porządku. Nie narzekam. Tyle potrafię też palić zaturbione 2-litrówki o większej mocy. O porównywalnej mocy właśnie 300 koni. Dobra, statystyki trasy. 8,7 spalanie całkowite, dystans do pchania 166 km. No i trip info 601, 12,17 całkowity przebieg 838. Moi drodzy, właśnie zbliżam się na rezerwie, jak widzicie z komputera pokładowego, na ostrej rezerwie do 4. tankowania po miesiącu, licząc od dnia zakupu. Tak, moi drodzy, miesiąc i 4. raz lejemy za mniej więcej 350-360 zł paliwo. Także widzicie, average jest 11, low fuel. Pokażę Wam, jak wygląda trip info. 600 już Wam pokazuję. Tylko muszę się tu jakoś przebić. No to w sumie tam możemy zatankować na spokojnie, bez świadków, jak tu będziemy nagrywać. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. 646,3, czyli przypuszczam, że wlejemy no przy 11, no sami sobie policzcie, 65 litrów spokojnie, jak nie 70. Zobaczymy, czy komputer nie przekłamuje w drugą stronę, czy nie zawyża tego spalania. Resetujemy. Trzymamy długo przycisk. 646,3. Resetujemy A. B to jest od odbioru auta z Poznania. Stan po miesiącu. Dobra, gasimy. Także zresetowaliśmy. I zobaczymy, jak będzie ze spalaniem. 11 pokazywał. Of course. To nie nowe auto. Nie ma autopark. No i lejemy. Dziękuję, sam sobie zatankuję. Nie, to nie diesel, to amerykańskie, 3.6 benzyna. Pan myślał, że jak taka Landara, to AdBlue, jak to w Europie. A tu niespodzianka. 5,72, drożyzna. Co z tymi Amerykańcami, to żeby zablokować to wlewanie paliwa, to kurde, też trzeba mieć wyczucie. Dobra, na korku jest nawet E85 według norm amerykańskich, jak widzicie. No i zobaczymy, ile wlejemy. To na szczęście nie jest geriatryczny dystrybutor, bo widzicie, że litry lecą szybko. Stawiam, że około 70 litrów tym razem. Auć! Zaboli. I końca nie widać. Dobra, 68,45. No to słuchajcie, komputer podał 11 litrów przy przebiegu, tam było 645. Nie wydaje mi się, żeby przekłamywał w drugą stronę. Jeżeli już, to przekłamuje w tą nietypową stronę, jak to ma miejsce w przypadku komputerów pokładowych zwykle, czyli pokazujących nam zbyt optymistyczne zużycie paliwa. A tu widzicie 11 litrów, 643 zdaje się, no i 68, 391. Kurde, jeszcze mała podwyżka Beny. Jak będę tak na rezerwie tankował, to
4 paki przekroczymy, ale będzie jazda. No nic, dobra. Jeszcze światełka wam pokażę, te, które tak kochacie. Ładnie wygląda. No tak, to tablicę rejestracyjną trzeba zmienić, bo wieśniacko. Ale tam jest ta kamera druga włożona. Podzwonię w bagażnik, w klapę ze Stanów. Dobra, wyłączamy na auto. No i lecimy płacić. To jadim. Odpalamy. Światełka poszły w ruch. Ale tylko mijania z tyłu się nie włączyły. Ładna linia odcięcia, przyznacie. LEDy robią robotę. Jak to ludziska mawiają. Dobra. Teraz procedura skasowania tego, bo pojedziemy razem. Ja szybę jak w akwarium w tym samochodzie. Widzicie, tu nisko schodzą, nie tak jak ta nowa moda, że drzwi dla bezpieczeństwa oczywiście, tylko i wyłącznie, są zwykle poprowadzone dzisiaj dużo wyżej. No dobra, odpalamy i zrobimy resecik. A może spróbujmy nie marnować paliwa i zróbmy ten reset na pozycji, zrobimy to bez... Czekajcie, jeszcze raz klikniemy, o teraz. Choinka jest, teraz zobaczmy, jest 0,0, ale ja chcę skasować spalanie, żeby już tego nie robić w czasie jazdy. Sure. Teraz, no to powoli to spalę w tym samochodzie, to reaguje i resetujemy, 11 litrów zresetujemy. W tej chwili zobaczcie, dystans do końca, distance to empty, niecałe 700 km. Ikon mam włączone, podobno niezdrowe dla skrzyni, ale co mnie tam? Czasami to wyłączam. Ok. Jeśli chodzi o pracę skrzyni, no to większych zastrzeżeń do niej nie mam, aczkolwiek zdarzają się takie dziwne wibracje, jakbym to powiedział, niezbyt przyjemne przy takim pełzaniu, jak ja to nazywam, czyli przy niskich prędkościach. Jak to jakoś dziwnie, jakoś tak dziwnie to wtedy się zachowuje. Nie wiem, z czego to się może brać, taka anomalia, na pewno nie jest to norma. Gdzieś tam czytałem o adaptacji tej skrzyni, że to pomaga, szczególnie, że tu mamy troszkę mniejszy rozmiar koła niż powinien być, bo profil jest 60 zamiast 65, to zmienimy. W planach mam zakup całorocznych opon, prawdopodobnie Nokiany całoroczne tym razem pójdą. A co tam dla odmiany? No chyba, że z Michelin się uda z cross-climatami, ale zobaczymy. Niebawem planuję te kapcie wrzucić. Teraz pierwsze odczyty spalania 30 litrów w tym trybie niby ekonomicznym, chociaż wiecie, to z ekonomią w tym samochodzie nie ma odłączania cylindrów. Ten tryb Econ w zasadzie nie wiem, co robi poza niszczeniem skrzyni zielonostrzałka. Pamiętajcie, trzeba się zatrzymać całkowicie i dopiero kretyński ten przepis, bo tylko się traci paliwo, czas i więcej zanieczyszcza środowiska, nie można wykorzystać pędu, no ale dla bezpieczeństwa. Tak to wymyślono. Nie wystarczy mikroprędkość, trzeba się zatrzymać, tak jak przy znaku stop. Do warunkowego skrętu. Ogólnie powiem wam tak, że samochodem jeździ się bardzo fajnie. Jego najsłabszą stroną jest jednak ten automat, który jest trochę archaiczny. Na szczęście ma tych 6 przełożeń, nie jest to już ta 5, czy opożal się Panie Boże na dzisiejsze czasy, jakaś 4-biegowa przekładnia automatyczna, gdzie można by się już pochlastać i dla ekonomii, i dla wycia wtedy pracy silnika. To nie jest najlepsze w dzisiejszych standardach automatów. Ale co chciałem wam powiedzieć, no że właśnie jeśli miałbym wytknąć temu auto
wózku taką wadę, a raczej tej krowie, taką wadę, która troszkę mi doskwiera, bo wiadomo, że stary samochód ma więcej jakichś tam mniej istotnych wad, mankamentów, to jest to chyba ten archaiczny automat. Do pełzania, do takiej jazdy delikatnej po mieście w trybie ekonomicznym jest super, ale jak już ktoś by chciał się pobawić i podeptać, no to nie wiem, rozjaśnię trochę te zegary, żeby wam jeszcze pokazać przy takim pełnym, o nie, to przesadziłem, bo to już takie rozjaśnienie dość brutalne. Ale chcę wam pokazać, jak wyglądają te bardzo fajne zegary. Troszkę ściemnimy, o. Podobają mi się. Kolorystyka, tarcze, wszystko. Może niektórym by przeszkadzały mile jako główne kilometry, bo tu maleńkie, widzicie. O, sorki. Dobra, ostrość. Maleńkie są kilometry na godzinę. Na tej tarczy są. Praktycznie nie widać, jak się tak jedzie. No i LEDy tym moim ciemnym sprzętem z ciemniejszym obiektywem. Widzicie, że dają radę. Night drivingi nagrywałem często tym obiektywem, tym sprzętem Sony. Jakieś tam lekkie odgłosy z tylnej części auta, ale jak zerknąłem na grupę facebookową Chryslera Town & Country, no to tam ludzie, ten typ tak ma najczęściej, szukają jakichś tam elementów zawieszenia, samych amortyzatorów, jakieś tam wiązki dyndające jakiegoś tam innego ustrojstwa, jakiejś skrzynki, boksu czy czegokolwiek, co tam by po zdjęciu, rozebraniu tych plastików hałasowało. Ja się już tym tak nie przejmuję. Ktoś ładnie określił to auto w jednym z ostatnich komentarzy jak antykwariatem na kołach. Ktoś tam inny z truclem, ktoś inny jakimś muzeum, że to taki youtuber jak ja nie powinien czymś takim jeździć, bo to obciach City Wiocha. No nie wiem, jaki youtuber jak ja, no taki youtuber jak każdy inny, no co tu, nie przesadzajmy. Ja nie mam miliona czy kilku milionów subskrybentów, nie zarabiam z YouTube'a 20-30 tysięcy dolarów miesięcznie jak potentaci YouTube'owi czy więcej. Jestem malutkim youtuberem jak na te grube ryby, więc ja tam nie wiem, co niektórzy myślą, że nie powinienem takim autem jeździć. Ten zegarek też ktoś tam krytykował, że beznadzieja. Ale mi się podoba, bo daje takiego klimatu dawnych amerykańskich aut. To jest taki hołd dla starszych Amerykanów z tym zegarem. Jeszcze podświetlony na biało. Fajnie to wygląda. No dobra. Tośmy dojechali. 14 litrów od stacji w trybie ekonomicznym takiego dreptania. I wiadomo, że tak miasto to tak będzie wyglądało. Z 15 spokojnie w takiej krowie będzie. Tak ma być. Tyle ma palić po mieście. Ja mam nadzieję, że przy moich przebiegach będę miał już teraz tankowanie raz w miesiącu, a nie tak jak przed chwilą właśnie było, czyli 4 tankowania w miesiącu, bo inaczej chyba gaz trzeba by wrzucić. Ale to była taka wyjątkowa sytuacja przez współpracę z Autogammą. Dobra, przebieg 173 385 km, 14,9 zużycie paliwa, gasimy, 680 zasięg. Jeździ się tym dosyć cicho, fajnie. Kabina jest porządnie wyciszona, jak na tego typu samochody. Nie mogę złego słowa powiedzieć. Ma swoje lata, ale i ma to swój urok. Mogę włączyć światełka kabinowe, żebyście zobaczyli jeszcze, jak to wygląda w nocy. Tu mamy takie światełko. No to chyba nie tym sprzętem, bo słabo. Ten obiektyw się do tego nie nadaje. Mam inny sprzęt. Tam lampka w bagażniku już naprawiona. Już ją naprawiłem. No i tyle. I tyle. Nożny ręczny, znany z Mercedesów w Europie. I nie tylko Mercedesów. Zaciągnięty. Lepiej z niego korzystać, bo wiecie, rzecz nieużywana często psuje się najszybciej. Jak jest, to trzeba używać. Dobra, idziemy, wychodzimy. Nic tu po nas. Zatankowane, nakarmione autko. Spadamy. Lampka coś daje. Ładnie do linii zaparkowane. Nie wiem, coś będzie widać na tym sprzęcie, ale elegancko zaparkowaliśmy. Nie ma obciachu, nie ma wstydu. Dobra. Tyle.